Witajcie bardzo serdecznie, kochani widzowie, po dłuższej przerwie. Na wstępie dziękuję za masę odezwu. Jeśli film się spodoba i taka część materiału, zostaw kciuka w górę, suba najlepiej z dzwoneczkiem. Idziemy z tematem, jeżeli chodzi o grę. Wysyłam swoje hyperlupy, bo mam poziom 400. No, 400 któryś. Jak coś można zadawać pytania pod tym filmem, postaram się na niektóre odpowiedzieć, oczywiście nie na wszystkie, ale postaram się odpowiedzieć w wolnym czasie na większość waszych pytań odnośnie czegokolwiek. Planuję wyjazd albo do Wolsztyna, albo w Tatry. Piszcie w komentarzu, gdzie chcecie jechać, gdzie chcecie, żebym ja pojechał, może się uda z wami spotkać. A jeśli góry, to raczej Zakopiec, tak jak to było miejsce ostatnim razem. A na pewno teraz w lipcu będzie mniej materiałów, bo raz 1 lipca jestem w Ciechocinku, więc będzie pewnie materiał z nad jeziora. A dwa, że po prostu w świecie, no od 9 do 15 lipca jestem na Kaszubach. Pewnie będzie filmik z trasy, albo po prostu filmik z postoju, jak jakieś tiry będą na postoju znowu. Nie bójcie się zadawać pytań, ja nie gryzę. Zrobię Q&A, ale muszę się za to zabrać po prostu w lepszym stylu niż obecnie. Zapraszam na mój obszerny film odnośnie mojej historii jako Owca Burz. Jest on dostępny na stronie głównej mojego kanału. Parę zakaszeń. Ale kurna alergia na coś. Na coś alergii. Nie wiem na co. Ogółem ten filmik jest trochę z humorem, oczywiście, bez przekleństw. Ja na nagraniach nie przeklinam z tego powodu, że mogliby zdjąć mój kanał. A zresztą, mam też kanał zapasowy. Macie link do tego kanału na karcie społeczności. Miło będzie, jeśli tam wpadniecie i coś po prostu zostawicie po sobie. Tak się przed obiadem chyba sobie transmisję na żywo odnośnie Q&A. Ale wiecie co, piszcie w komentarzach. Po prostu zadawajcie pytania, na najciekawsze postaram po prostu się odpowiedzieć, najciekawsze komentarze pod tym filmikiem, nagrodę serduszkiem, albo jakąś emotką, zobaczymy. Kanał pewnie mój odżyje, podejrzewam, jak będę jechał nad morze. Do roku tak jest, poza latami covidowymi, czy ciasna. Może jak coś było ciekawego, to po prostu mój kanał odżywał. Ale musi się wydarzyć coś ciekawego. Na razie nudy, może jakąś recenzję filmu zrobię. Chyba badałem ostatnio, nie wiem. Co? So.